Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy ma już nową siedzibę. Od teraz instytucja mieścić się będzie przy ulicy Świętego Leonarda 1. Fundusz rozpoczął działalność w kwietniu ubiegłego roku i już zdążył pomóc wielu świętokrzyskim firmom. Głównie chodzi tu o mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają problemy ze zdolnością kredytową. Tu z pomocą przychodzi fundusz, który z kapitałem własnym wynoszącym 10 milionów złotych oraz dofinansowaniem w postaci kolejnych 20 milionów może udzielić poręczeń za realną kwotę blisko 60 milionów złotych. To ogromne wsparcie dla firm stanowiących trzon świętokrzyskiego rynku, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę zbliżającą się nieuchronnie rynkową bessę spowodowaną globalnym kryzysem gospodarczym. Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy jest spółką utworzoną z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji rządowego programu Kapitał dla Przedsiębiorczych.